A Salsa Siempre przenosimy się na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie jak co roku ma miejsce wielkie święto jeździectwa, czyli Cavaliada. Mam przyjemność porozmawiać z panem Jakubem Patelką, dyrektorem grupy MTP. Dzień dobry. Dzień dobry. Cavaliada to cykl zawodów. Proszę mi powiedzieć, jaką formę przybierają one tutaj w Poznaniu? No, w Poznaniu to największa impreza jeździecka w Polsce i w tej części Europy. Poznań tutaj zaczynała Cavaliada, tu jest właśnie początek. Już od 11 lat na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się Cavaliada. No i właśnie tutaj jest największa, ponad 4000 miejsc na widowni, możemy powiedzieć 600 koni, blisko 500 zawodników, no liczby mówią same za siebie, jest to największe wydarzenie w tej części Europy. Jakie zawody się tutaj dzisiaj rozgrywają, jakie dyscypliny? No, wszystkie cztery najważniejsze dyscypliny, od oczywiście skoków przez przeszkody, przez ujeżdżenie, WKKW, czyli wszechstronny konkurs konia wierzchowego, aż po powożenie zaprzęgami. A proszę mi powiedzieć, jakich jeźdźców, jakich zawodników możemy tutaj dzisiaj podziwiać? No, Cavaliada z roku na rok ściąga coraz lepsze gwiazdy świata jeździeckiego. Możemy powiedzieć, że zaszczycili nas w tym roku jedni z lepszych zawodników w rankingu europejskiej, Światowej Federacji Jeździeckiej, znajdujący się w pierwszej 50. Jest ich trzech z tej samej czołówki, więc myślę, że widać, że z roku na rok zyskuje to na znaczeniu nawet w Europie. Proszę mi powiedzieć, jednym z głównych celów Cavaliady jest popularyzacja jeździectwa w Polsce. Czy ta dyscyplina cieszy się dużą popularnością wśród Polaków? No, trzeba powiedzieć, to Cavaliada od samego początku miała właśnie na celu, aby w Polsce jeździectwo stało się takim sportem wśród właśnie młodzieży. Udaje się to i właśnie stawiamy na młodzież. Tutaj Cavaliada Future i zawody właśnie młodzieżowe. To jest podstawa i to widać też wśród widowni, tak? Dzisiaj ponad połowa widowni to są młodzi ludzie, młode dziewczyny, chłopaki, którzy albo jeżdżą, albo zamierzają jeździć. No i widać tą atmosferę takiego chęci rozwoju się w tym jeździectwie. Jest z nami również Dawid Kubiak, wicemistrz Polski seniorów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawidzie, jak długo jesteś w branży? Jak długo już jeździsz? No ja właściwie w branży jestem od poczęcia, bo mój tata jeździł bardzo długo i do dzisiaj jeździ. Jest olimpijczykiem z Aten, więc no to taka rodzinna pasja. A powiedz mi, jaki był start? Było trudno, czy miałeś duże wsparcie? Nie, no oczywiście, że łatwiej mnie i mojemu bratu, który też jeździ, jest na tych zawodach, zaczynało się, bo no, tata przekazywał nam całą wiedzę. I wiedział, od czego właściwie należy zacząć, żeby to w odpowiednim kierunku szło. Aczkolwiek my zaczynaliśmy no, w momencie, kiedy on był na szczycie i tych wyjazdów na zawody własne miał bardzo dużo, co nie ma co ukrywać, troszeczkę nam utrudniało rozwój w jakimś stopniu, bo no, nie miał za dużo czasu, żeby nas od A do Z trenować. Powiedz mi, jakie jest twoje największe osiągnięcie w branży tej pory, albo to, które najbardziej lubisz, najbardziej cenisz? Na pewno tegoroczny srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów. Dosyć długo na niego czekałem i pracowałem, więc fajnie, że w końcu jest. Wystartowałem w finale Pucharu Świata. W tym roku też o ten start walczę.
A z takich juniorskich sukcesów to no, byłem szósty na Mistrzostwach Europy juniorów, więc no, te takie trzy wyniki są chyba dla mnie póki co najcenniejsze. A jaki jest twój cel na rok 2022? No, wszystko zależy w sumie od jutra troszeczkę, bo jeżeli to Grand Prix wyszłoby tak, jak sobie życzę i tych punktów do Pucharu Świata złapałbym sporo, to na pierwsze pół roku to na pewno jest start w finale Pucharu Świata, który jest w kwietniu. Jeżeli tych punktów jutro nie zrobię za dużo, no to będę chciał się jak najszybciej starać o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. No i wtedy trzeba będzie jakieś zawody otwarte zaplanować troszeczkę wcześniej, bo zawody kwalifikacyjne są tylko na terenie otwartym. Rozumiem. Życzyłem ci wielu sukcesów i powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Jest z nami również Jan Kamiński, olimpijczyk z Tokio. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz mi, jak długo trenujesz, jak długo jeździsz? O, jeżdżę już bardzo długo. Zacząłem trenować w zerówce. Od czwartej klasy podstawówki jeżdżę już sportowo. No i od kilku lat już jestem seniorem i prowadzę profesjonalną karierę, więc myślę, że około 15 lat już się zajmuję tym, można powiedzieć, w jakimś tam stopniu zawodowo. A jak wygląda olimpiada? Jak wygląda przebieg zawodów? Wygląda więcej niż wszystko, co jesteście w stanie sobie Państwu wyobrazić. Jest to największe, dla każdego sportowca jest to największe przeżycie, jakie może być. Jest niesamowite pod każdym względem. Możliwość spotkania tak wybitnych sportowców jak Nowak Djokovic, jedzący śniadanie obok siebie i rozmawiający o tym, jaka jest pogoda. I tak samo wszystkich Polaków. Miałem wielki zaszczyt jeść obiad z Anitą Włodarczyk, która wieczorem zdobyła trzecie złoto z rzędu. I to jest abstrakcyjne dla nas, dla takich sportowców tego mniejszego kalibru. Zatem zasięg tego jest niesamowity. W ogóle cała otoczka i to, jak bardzo ta impreza jest przygotowana, jak bardzo jest zainwestowana i jak tam rzeczywiście jest widać, jak to jest ważne, to jest niesamowite przeżycie. Powiedz mi, jaki jest twój największy cel? Co chciałbyś osiągnąć w trakcie swojej kariery? U nas w naszym sporcie myślę, że takim celem, który przede wszystkim chcemy osiągnąć, to jest być jak najdłużej na topie z wieloma różnymi końmi, bo my przez swoją karierę zmieniamy tylko te konie. Te konie mamy przez kilka lat, a potem musimy się przesiadać na następne. Więc ja bym chciał po prostu być przez wiele, wiele lat zapamiętany jako jeden z najlepszych polskich zawodników. Na pewno jest też tak, że jeżeli się już raz było na igrzyskach, to już się zrobi wszystko, żeby być jeszcze raz. Więc w tej chwili moim celem jest Paryż. Już wymyślam, w jaki sposób mamy plan przygotowany w przyszłym roku Mistrzostwa Świata. Także mam nadzieję, że ten cel się uda zrealizować w miarę szybko i będzie on możliwy do powtórzenia. My również Ci tego życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.